Cześć, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj skorzystamy ze światła dziennego, bo jest ładna pogoda. W ogóle jestem przed 500 subskrypcji, za co bardzo dziękuję i jestem tu dzięki Wam i dla Was. Także mam nadzieję, że zostawicie mi kciuka do góry, komentarz i subskrypcję i dzisiaj pokażę Wam najlepszy. Waham się tu, bo przypominam sobie, czy mam jeszcze jakieś inne, które byłyby lepsze, ale chyba nie. Najlepszy podkład w moim życiu. Podkład po prostu stworzony dla mnie. Miałam go na twarzy już 3 razy, więc to są takie pierwsze wrażenia. Ale miałam ten podkład do 12 godzin. 10-12 godzin po 3 razy. Więc no to jest już jakiś czas, żeby wyrobić sobie opinię na temat kosmetyku. I to jest podkład z Hebe. Ostatnio była ta promocja 2 plus 2 tylko na jedną markę, więc trzeba było wziąć 4 rzeczy jednej marki i wtedy chyba 2 tańsze są naliczane po groszu, albo 2, już nie pamiętam. No i słuchajcie, skuszona tą paletką, która no jest świetna i robiłam jej porównanie właśnie z paletą Smashboxa. Macie to w opisie. Ja musiałam wrócić po więcej. Głównie poszłam tam po ten bronzer, bo on ma mega dobre opinie w sieci i głównie poszłam tam po ten bronzer, żeby zobaczyć, czy on naprawdę jest taki dobry. I tak naprawdę resztę kosmetyków to dobierałam tylko po to, żeby znaleźć się w tej promocji. No i wzięłam ten podkład. Nie wiem, co mnie skusiło, że akurat ten, bo tam było mnóstwo różnych podkładów i słuchajcie, wow, to trzeba zobaczyć, dlatego też jesteśmy w świetle dziennym, żebyście mogli zobaczyć moją skórę przed i po nałożeniu tego podkładu. Ogólnie ten podkład nie ma zbyt wygórywanych obietnic, tak? Miałam odcień LN3 i on ma SPF 20 i standardowo 12 miesięcy użytku, 30 ml. Słuchajcie, to jest podkład, który, no to jest jego wada akurat, że on nie ma ładnego zapachu, wręcz taki chemiczny. Kolejna rzecz, to on ma dziwny aplikator. Ja szarpałam po prostu te opakowanie za pierwszym razem, kiedy chciałam go otworzyć, bo myślałam, że to jest nakrętka, okazało się, że to ma aplikator. I właśnie jego opinie są pozytywne, widziałam tylko w sumie jedną na wizażu 5 na 5, ale to jest podkład właśnie według producenta, który ma być lekki, do każdej cery, ma wyrównywać, ładnie wyglądać i tyle. I ja się spodziewałam, że to będzie nic specjalnego, po prostu go rozmazałam na twarzy, oglądałam w tym czasie film na YouTubie, klepałam, klepałam, klepałam i tak w pewnym momencie spojrzałam na swoją twarz i mówię: what? Co tu się właśnie zadziało? I to jest magia. Ja zacznę już sobie go nakładać, żeby pokazać Wam, co ten podkład robi. Kolejnym jego minusem też jest to, że on dosyć szybko ciemnieje, ale to nie jest zbyt mocne ciemnienie. Ten kolor jest bardzo ładny. Macie też podział tych odcieni na neutralne, na właśnie ciepłe, widzicie? Tutaj jest świeżo nałożony, tutaj już jest cieńsza warstwa i jest już ciemniejsza. I po prostu ja jestem generalnie w szoku. To nie jest aż takie mocne krycie, on nie ma mocnego krycia. To jest podkład, który można zbudować i ja to bardzo lubię. Dlaczego? Bo mogę z takim podkładem zrobić wszystko. Mogę zbudować, mogę zrobić naturalny efekt, jeśli ja będę chciała. Dobra, nałożymy go sobie i ocenicie, jak wygląda na połówce twarzy. I tak wygląda podkład z bliska. Ma delikatny blask, ale niech Was to nie zwiedzie. Tak wygląda moja cera w tym momencie, jest dosyć źle. Ten podkład zastyga. Ja byłam w totalnym szoku, bo zaczęłam się z nim bawić. Mówię, a zwykły podkład, taki nie za rzadki, nie za gęsty. Mówię, a nie spodziewałam się, że on po prostu zacznie jak pierun zastygać. Da się z nim bawić. Ale to też nie można bawić się z nim w nieskończoność, bo została mi jedna smuga za pierwszym razem, kiedy go nakładałam, taki pasek tutaj i już niestety tego nie rozklepałam. Co mi się jeszcze w tym podkładzie podoba, to to, że ja mogę robić na nim wszystko i to wygląda dobrze. Każdy kosmetyk na niego nałożony wygląda przepięknie. Dodatkowo mam wrażenie, że ładnie wygładza pory i do tego nie zbiera się zbytnio w załamaniach, bo ja nałożyłam go pierwszy raz pod oczy, bo mówię, a healthy, no to delikatny, mogę sobie pozwolić na to, żeby go tutaj położyć i słuchajcie, on zastyga i zastyga bardzo dobrze. U mnie przeważnie tutaj zawsze każdy korektor się zbiera, nieważne czym i jak go przypudruję, zawsze się zbiera.
ten podkład po całym dniu praktycznie w ogóle się nie zebrał w mojej linii tutaj pod okiem, więc przypuszczam, że może być też świetny dla osób z pierwszymi zmarszczkami. I spójrzcie, jak wygląda ta strona. To krycie da się budować i ja właśnie to lubię w podkładach. Takie podkłady lubię najbardziej. O, dokładam sobie tu, bo jestem w stanie uzyskać nim efekt, jaki chcę i to jest produkt wielowymiarowy. Pomimo, że ciemnieje po nałożeniu na skórze, to nie widać tego aż tak bardzo. Nie odcina mi się od szyi i też bardzo ważne, nie ciemnieje w ciągu dnia. Bo na przykład Catrice, który ja kocham, niestety, ale ciemnieje w ciągu dnia, jest coraz gorzej. Im bardziej ja wydziałam sebum, tym gorzej on po prostu beznadziejnie wygląda na mojej twarzy i jest coraz bardziej ciemny. Tutaj tego nie zobaczycie. Bronzer, powiem wam, że ma pachnieć kokosem. Dla mnie on pachnie grzybami, takimi prawdziwymi grzybami. Nie pytajcie dlaczego, ale nawet chłopaka pytałam i on tam nie czuł kokosa. Tutaj też tak samo jest miejsce na aplikator. Aplikator w tym przypadku jest beznadziejny, więc użyję tego pędzla z zestawu do konturowania, z tamtej paletki. Mam tu też lusterko w środku, więc to jest fajne. Tak w ogóle odcień Deep Bronze, czyli chyba ten najciemniejszy, to jest taka satynowa formuła, bardzo miękka, tak jak tamte produkty z tej paletki, którą wam pokazywałam, ale ta jest bardziej satynowa jednak formuła, wygląda troszeczkę inaczej i jest też mniej napigmentowana, jest bardziej po prostu bezpieczna dla lajków i ma też zdecydowanie cieplejszy kolor niż chłodny bronzer. Ale też zimniejszy niż ten cieplejszy. Chodzi mi o tą paletę. Jest taki pomiędzy. Bronzer wam polecam, o ile podoba wam się kolor, bo łatwo się z nim pracuje, fajnie się rozciera. Ale ja jeszcze dołożę sobie tego chłodnego, bo dla mnie na ten moment to jest za ciepły efekt i raczej będę używać go latem. Albo właśnie w połączeniu z chłodnym bronzerem, który zrównoważy troszeczkę tą ciepłotę. Róż mam w odcieniu Rosy Pink. Jest dosyć chłodny. Ja lubię takie kolory, bo nie dodają mi takiego brzydkiego rumienia, który ja chcę ukryć. W środku tak samo jest taki gąbczasty aplikator, który do niczego się nie nadaje i lusterko, tak więc można skorzystać. I to jest ta sama formuła co bronzer. Bardzo taka jedwabista, delikatnie satynowa, dziewczęca, wygląda mega naturalnie. Nie jest to suchy produkt, ani też nie odbija jakoś mocno światła. Róż jest naprawdę bardzo w porządku. Jeśli podpasuje wam kolor, to bierzcie, bo będziecie bardzo zadowolone. Wygląda bardzo dziewczęco, naturalnie i pięknie się wtapia w skórę. Nie jest właśnie suchy, co mi się bardzo podoba, bo no zobaczcie, jak to wygląda. Mam też rozświetlacz, który podobno jest do każdego typu skóry. Nie mogę znaleźć w ogóle tutaj nazwy jego. Tak to wygląda z tyłu, więc nie podam wam nazwy. On jest po prostu do każdego typu skóry. Tam były dwa. Ten jest bardziej taki różowy. I on na początku wyglądał tak jak ten brzyżyk tutaj. Specjalnie zostawiłam go taki nietknięty, żebyście zobaczyły, jak ta mozaika się zmieniła. Ta struktura z wierzchu się starła i on zaczął być zwyczajnie taki w środku, więc... O, i to samo, tutaj tylko mamy taki pędzelek trochę szczotowaty, ten też zbytnio się nie nadaje do użytku, no ale na początku on wyglądał jakby kosztował z milion dolarów. Rozświetlacz, z tego co już zauważyłam, nie jest taki mocny, jakby się wydawało patrząc na niego, tak więc zobaczycie zaraz jak to wygląda na twarzy, ale no niestety nie było w ogóle ich testerów. I zobaczcie, to jest taki dosyć subtelny blask, ja bym powiedziała. Da się go zbudować i wygląda bardzo ładnie. Jest bardzo elegancki, bardzo taki naturalny i rzeczywiście się wtapia w moją skórę, pomimo że jestem bardzo żółta, a on jest dosyć różowy i chłodny. To się mocno nie odcina i wygląda, myślę, że nawet spoko. Zobaczcie z bliska sobie, jak to się prezentuje. W tym podkładzie podoba mi się to, że on pomimo, że jest zastygający, to on się nie ściera.
bo ja mam właśnie podkłady zastygające, ale jak zetrę gdzieś niechcący, to już się tego nie da odbudować, to już jest brzydkie, bo macie tutaj full szpachel, twarz jak lalka, a w jednym miejscu jest czerwona, przebija coś, co chciałyście zakryć. No i niestety żaden podkład, który miałam zastygający, nie dał już się później uklepać, nie dało się tego dopudrować, nie wyglądało to dobrze, widać od razu, że coś jest kombinowane, tak więc z tym podkładem tak nie ma. Ja wam powiem, że mój chłopak raz się ze mną bardzo szarpał i się wydurnialiśmy i powiem wam, że w ogóle nic mi się nie starło z twarzy, nic. On wyświeca się u mnie tak dopiero po 8,5 godzinach, ale to nie jest takie mocne świecenie, że ja po prostu wstydziłabym się w tym wyjść. Nie. Jeszcze bym mogła przeżyć, nie odciskać tego żadnymi bibułkami, bo to wygląda po prostu jeszcze naturalnie, to wygląda jak skóra. Więc myślę, że ten podkład mógłby też się sprawdzić do cer tłustych. I zobaczcie, no ja jestem zachwycona, ja mam wyblurowane pory, ja mam gładką twarz. Ja wyglądam, jakbym miała twarz z Photoshopa. Dzisiaj i tak go dałam mniej, nie chciałam zakrywać tych moich rzeczy tutaj do końca, ale da się jeszcze bardziej go zbudować, uwierzcie mi. No, ja jeszcze nigdy w życiu nie miałam na twarzy takiego efektu i ten podkład kosztuje 60 zł. Tyle samo kosztują podkłady Bourjois w Rossmanie, więc albo L'Oreal, więc to nie jest aż tak mocno wybitnie wysoka cena, a dodatkowo na takiej promocji jak ja trafiłam, no to myślę, że naprawdę bardzo się opłaca. Przejdźmy sobie do podsumowania tych kosmetyków z Physicians Formula. W końcu w miarę nauczyłam się tego to wymawiać, bo te słowo no to po prostu jest łamaniec. Najbardziej właśnie zaskoczył mnie podkład, chociaż widziałam go już tak od czapy i się zastanawiałam, w ogóle kilka razy go odstawiałam i w końcu mówię, dobra, wezmę, bo mi się kolor spodobał. Ale fajnie, że one są podzielone właśnie na jasny, zimny, jasny, neutralny i tak dalej, bo to mega ułatwia sprawę. Są testery do tych podkładów, 60 zł myślę, że no mega, mega wygląda, naprawdę, spójrzcie sobie z bliska. I ten podkład tak naprawdę się nie zmienia w ciągu dnia, on wygląda wręcz, powiedziałabym, coraz lepiej. Jedna rzecz, o której muszę wspomnieć, że mi czyste sumienie, to czasami, kiedy chyba nałożę go za dużo, jeszcze nie wiem, pracuję nad tym, żeby bardziej to rozgryźć, no to mam takie wrażenie, tutaj najbardziej, takiego troszeczkę ściągnięcia, jakby troszeczkę maska peel off, to nie jest bardzo mocne i da się z tym przeżyć, nie czuć tego aż tak bardzo, ale momentami właśnie czuję, nie cały czas, na przykład tego teraz w ogóle nie czuję, może właśnie to jest kwestia ilości nakładanego podkładu. Te produkty do konturowania, paletka, to wiecie, że ja kocham, uwielbiam, jest świetna, obejrzyjcie sobie film. Jeśli chodzi o właśnie te dwa produkty do konturowania, czyli bronzer w odcieniu Deep Bronze i właśnie róż, no to powiem wam, że są bardzo fajne, bardzo naturalnie wyglądają na twarzy, mają spoko pigmentację, nie za mocną, ale da się ją budować. No i jeśli kolor wam się podoba, to zdecydowanie myślę, że będziecie zadowolone, bo taka formuła wygląda mega naturalnie na twarzy. Jeśli chodzi o rozświetlacz, to tak jak mówiłam, no wyglądał nieziemsko tutaj w tym miejscu, gdzie nie jest naruszony, no to on wyglądał tak po prostu na całej długości tego opakowania, tej wypraski. No i słuchajcie, nie miał też takich plam, ale on po prostu, to nie jest brud, to jest mozaika. Tamten ciemniejszy miał taką mozaikę od początku i ja myślałam, że ten będzie na wierzchu taki sam jak pod spodem, a właśnie okazało się, że to też jest mozaika. I sami ocencie, czy lubicie taki blask, czy wam to odpowiada, czy chcecie czegoś mocnego. Nie jest to coś, co absolutnie powaliło mnie na kolana, ale bardzo mi się podoba i ostatnio chętnie po niego sięgam, nakładam na twarz. Nie jest tak, że po prostu użyłam raz i rzuciłam w kąt. Podoba mi się, zwyczajnie mi się podoba i wygląda bardzo naturalnie, bo ja lubię też takie rozświetlacze. Nie zawsze lubię dowalić, chociaż to jest większość czasu, kiedy je muszę dowalić mocny rozświetlacz. Ale zdarzają się też takie dni jak ten, że wolę mniejsze, delikatniejsze rozświetlenie. No i właśnie to jest dla takich osób albo na takie dni jak dzisiaj mój dzień. I to wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy film. Mam nadzieję, że taki test, pokazanie wam na żywo kosmetyku wam się spodobał. Dajcie znać, co wygląda na mnie najlepiej i czym jesteście zachęcone, skuszone, czy może testowałyście tą markę, bo dla mnie to jest jedna wielka nieznana i tam jest jeszcze dużo perełek, po które ja wrócę i jestem bardzo zachęcona. Uwielbiam odkrywać marki, o których nikt nie mówi, które są tak mało poznane i
o których mało się mówi w sieci, bo właśnie tam czasami można znaleźć lepsze perełki niż w tych hype'owych kosmetykach, które no są na czasie i każdy pragnie je mieć. Także dajcie znać, co myślicie. Ja jestem zachwycona podkładem. To mój absolutny number one wśród podkładów. Nigdy nie miałam tak pięknego podkładu na twarzy i naprawdę im dłużej, tym lepiej wygląda. Przyjrzyjcie się, jaki piękny, naturalny efekt uzyskałam, pomimo że to jest podkład kryjący, zastygający. No to trzymajcie się ciepło, do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!